Cześć kochani, słuchajcie, nie wiem czy słyszeliście o historii Grześka, który został pobity przez grupę osób w Brukseli. Te osoby nigdy nie zostały złapane. Grzegorz przeszedł bardzo wiele operacji, usunięcia krwiaków, tętniaków. Jeden z nich miał 10 centymetrów i Grzesiek każdego dnia walczy o możliwość rehabilitacji. Nie ma żadnej pomocy od państwa. Jego miesięczny zasiłek to jest 600 zł. Słuchajcie, mam taką wielką prośbę. Może zróbmy sobie taki eksperyment, bo moich obserwujących na Instagramie jest 36 tysięcy. Tak sobie myślałam, że jakby każdy z nas wpłacił złotówkę, to Grzesiek miałby 36 tysięcy na rehabilitację. Słuchajcie, byłoby super, gdyby, mówię, wpłacić chociażby złotówkę na pomoc jemu, bo to jest młody chłopak, siedzi przykuty do wózka, ma sparaliżowaną lewą część ciała. Będę wam bardzo wdzięczna za jakąkolwiek pomoc i dzięki, bo wiem, że jesteśmy mocni i damy radę.